Siema. Muszę się napić, sorry, będę gadał. Słuchajcie, od pewnego czasu zastanawiam się nad pewną kwestią. Tą kwestią jest, czy potrzebujemy kolejnych overdrive'ów i przesterów, i distortionów. Przetestowaliśmy już na kanale bardzo, bardzo dużo różnych efektów typu distortion, overdrive. Fuzów trochę mniej, ale też się pojawiły. I teraz zobaczcie, jest tego tak dużo, mamy tak ogromny wybór, że w zasadzie nie wiemy już z czego wybierać. I żeby tego było mało, Krzysiek z Machete wysłał mi kolejny efekt. I nazywa się on Machete Black Drive. Dobra, posłuchajcie najpierw, co to jest za efekt. Machete Black Drive to efekt typu overdrive oparty o vintage'owy japoński tranzystor Motorola 4558T. Klasyczna metalowa obudowa z czarną nakładką, na której znajdziemy 4 potencjometry. Gain, volume oraz mass odpowiadający za szerokość pasma przesteru oraz chunk odpowiadający za górne częstotliwości. Oprócz tego dostajemy przełącznik zmieniający diody obcinające z LED na 1N4148. Na deser przełącznik True Bypass z podświetleniem oraz gniazdo zasilania 9V w standardzie Bossa. No właśnie. I o co chodzi z tym efektem? Zapytałem się Krzyśka, co to jest, co to robi, dlaczego to robi i w ogóle po co mi to wysłał i co to jest za efekt. Powiedział mi, że to jest super mega hiper dopieszczony overdrive na super mega hiper vintage'owym, tak jak wam przed chwilą powiedziałem, na japońskim tranzystorze Motorola. Japoński tranzystor Motorola, tak się nazywa. I gdy zapytałem Krzyśka o cenę tego efektu, no to odpowiedział mi, że za tą pracę i za te części koszt tego overdrive'a to jest od 800 do 1000 zł, czyli mózg rozwalony. Rynku jest trochę takich efektów drogich, znaczy jest ich całkiem sporo, nie? No bo jakiś tam klon Centaur też kosztuje dużo pieniędzy i w ogóle, nie? Możemy go zrobić za 300 zł. Z części i za robociznę dla choćby Davisa czy dla kogoś innego, a kosztuje tam ten odświeżony, kosztuje też kupę kasy, nie? Czy potrzebny nam więc kolejny efekt typu overdrive, czy znajdzie się na niego rynek zbytu? Sam jestem ciekaw, czy jak to się odzwierciedla w brzmieniu, jak to się w ogóle, wiecie, nie mam dość często do ogrania takich drogich efektów, zdarzało mi się, ale mimo wszystko. I słuchajcie, żeby to jakoś miało jakikolwiek sens, trzeba by to porównać. Niedawno wam pokazywałem, pamiętacie, Roboheada? Robohead kosztował jakoś tak w produkcji 200 zł. Z tego co pamiętam, to jak gotarek, tak plus minus, nie? Może trochę mniej, trochę więcej, to było kilka lat temu, nie? No ale plus minus 200 zł. Za 200 zł możemy kupić całą masę overdrive'ów, nawet za mniej. I chciałem go porównać do tego na drogich częściach, na drogich podzespołach. Co mi jeszcze powiedział Krzysiek? Chciał, żebym pokazał, jak to wygląda w środku. Więc teraz to zrobię. Pokażę wam też, jak wygląda Robohead w środku. Sam jestem ciekaw. Dobra. Moi drodzy parafianie, spróbujmy coś pograć. Dobra, może zobaczymy, jak wygląda sprawa gainu. Kurnia! Nie włączyłem aparatu. Dobra, miśki. Lecimy z Machete Black Drive. Gram na Jacksonie SLSMG na SR4. Wpinam się w Machete Model 1 wzmacniacz. Kanał prawie czysty. No i co? Zaczynamy od cleanu. Yeah.
wysłać Overdrive. Lecimy, gain. Będziemy przełączać diody, których nazw nie zapamiętałem. Mi się bardziej podoba. Co jest? Gitaro! Chyba jednak klucze też pójdą do wymiany. I kork też. Mas, czyli szerokość przesteru. Chang, czyli częstotliwości górne. Tamta dioda mi się bardziej podoba, ale ta jest czytelniejsza według mnie i lepiej to brzmi mimo wszystko, chociaż tamta mi się bardziej podoba, ta lepiej brzmi. No, dziwne, nie? Dobra, coś sobie jeszcze chwilę pogram, a później porównamy do Roboheada, zobaczymy jak to zagra.
co? Machete Black Drive. Nie będę wam odpowiadał na to pytanie. Może nie tak. Czy według mnie potrzebny nam kolejny efekt overdrive na rynku? Nie. Nie jest potrzebny. W ogóle nie jest żaden efekt overdrive potrzebny na rynku, bo jest tego tak dużo, że... No, że... Ja już nawet nie nadążam za tymi kostkami. Tego jest po prostu setki tysięcy milionów, no, tych overdrive'ów, distortionów i innych takich fuzów. Ale czy reszcie gitarzystów są potrzebne, to już jest całkiem inna sprawa i uważam, że fajnie, że pojawiają się takie kostki. Wiecie dlaczego? Bo jeżeli ktoś... Ja na przykład nie lubię kręcić, nie lubię szukać, nie lubię co chwilę zmieniać kostek. Ja sobie ustawiam brzmienie na lampie, na podzie, na czymkolwiek innym, na helixie i po prostu gram na tym. Do końca życia forever mam jedno brzmienie, ustawiłem jedno na podzie, miałem to brzmienie, ustawiłem na helixie brzmienie, ustawiłem teraz na machete swoje brzmienie i tak już będę grał do końca życia. Nie na marszalu, tak samo ustawiłem brzmienie i już nic nie, tam nie zmieniałem. I dlatego dla mnie, ja nie lubię kręcić. Ale znam ludzi, gitarzystów, którzy uwielbiają kręcić gołami, szukać tego soundu, zmieniać potencjometry, lampy, wszystko. I takie efekty dają naprawdę fajne możliwości z tego, żeby poszukiwań, odnajdywań i wszystkiego ruchu, rozkmin, jak to ułożyć, jak to poukładać, gdzie to podłączyć, czy jednak coś dopalić, czy nie dopalić. No to jest po prostu świetna zabawa. Bardziej bym powiedział już idąca w stronę kolekcjonerską niż taką typowo muzyczną, no chyba, że wiecie, no są gitarzyści, którzy używają na żywo 5-6 brzmień przesterowanych. Ja używałem zawsze jednego, ale są tacy, którzy używają dużo, dużo więcej, więc dobry distortion overdrive to jest po prostu dla nich zbawienie, które daje im takie i takie możliwości, więc mogą ich, tych overdrive'ów możecie mieć wy, bo to wy gracie na nich, tak? Wy gracie na overdrive'ach i distortionach, które my tu testujemy i sobie kupujecie, jeżeli wam się spodobają. Możecie ich mieć nawet 10, 50. A co do oceny brzmienia, zostawiam to już w waszej opinii. Czy warto? Czy tanio? Czy drogo? Co kto woli? Co kto lubi? I co kto ma ile w kieszeni? Dzięki wielkie za uwagę. Mówił do was Jacek z kanału CTG TV. Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki. Pamiętajcie o subach, łapach, lajkach, szerach. I tyle. Dzięki wielkie. Adios.